Damen und Gaspada, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Signoras und Signores, Madame und Monsieur, Panie und Panowie. Witam i zapraszam w podróż. Będzie to niebywała podróż w czasie i przestrzeni. Doświadczycie czegoś, co nie zdarzyłoby się w żadnym innym miejscu. Będzie to magiczna wyprawa do świata nowych doznań. Okazja nie byle jaka. Mój ostatni dzień pracy. Dziś kurs za darmo i z szampanem. Jestem pindziarką. Oficjalnie dźwigowa. Pracuję nas 12. 40 lat pracy oddałam windom w pałacu. Można powiedzieć, że to fajna pucha. Fajna. Cały dzień w złotej klatce na 3 m2. Jest tablica z przyciskami, jest telefon, jest jeszcze krzesło i to całe moje królestwo. Dojeżdżenia w górę i w dół z zawrotną prędkością można się przyzwyczaić, ale kto robi to przez 8 godzin dziennie? Ciśnienie spada w windzie o 1/10 hektopaskala co 100 metrów. Mamy na to swoje sposoby. Pracujemy parami. Zmieniamy się co godzinę, półtorej. Gdy jedna wsiada do windy, druga odpoczywa. W windzie jest też telefon. I kamera. Zdarzają się różni ludzie, przeważnie mili, choć czasem nieznośnie wyperfumowani. Bywają też ludzie agresywni i wówczas szczęściem wydaje się, że ta podróż jest tak krótka. Zaledwie 19 sekund. To ja steruję ruchem na taras widokowy. Dbam o bezpieczeństwo przejazdu. Służę pasażerom pomocą i informacją w najprzeróżniejszych sprawach. I nie domyślilibyście się nawet, z jakimi sytuacjami musiałam się zmierzyć. Może kiedyś o tym opowiem. Teraz zapraszam wszystkich do windy. Bez obaw, zmieścimy się. Bierzemy głęboki oddech. Przełykamy ślinę. Otwieramy usta. I ruszamy na wycieczkę do czasu pękniętego. W miejscu wysadzonego przez Niemców po powstaniu warszawskim Dworca Centralnego
W 1952 roku zaczęto wywozić tony gruzu i ziemi. Drążono olbrzymią dziurę tonnego pod fundamenty Daru Narodów Radzieckich dla Polski, Pałacu Kultury i Nauki. Na budowie pracowały setki radzieckich robotników. W niedzielę wychodzili w niewielkich grupach. Wszyscy ubrali w jednakowe garnitury granatowe, a właściwie spodnie i bluzy, nie marynarki oraz płaskie czapki z reszcią. Usiłowali nawiązać kontakty towarzyskie z Polkami. Te jednak nie były chętne do rozmów. Wiały na widok tych przyjaciół. Na warszawskiej woli znajdują się groby towarzyszy radzieckich. I nie są to groby żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli podczas II wojny światowej. Są to budowniczowie Pałacu Kultury i Nauki, którzy spadali z rusztowań coraz szybciej plącego się w górę Daru Narodów Związku Radzieckiego. Thank you.
Dzień dobry, szanowni państwo. Jestem Bolesławem Gajrudem i dzisiaj w tej sali chciałbym podziękować towarzyszowi Stalinu. Wspaniały wysokościowy gmach, który powstał za pomocą radzieckich inżynierów, techników oraz robotników, będzie po wsze czasy symbolem epoki stalinowskiej. Ten projekt, który został zrealizowany za inicjatywą towarzysza Stalina, będzie po wsze czasy symbolem oraz przyjaźnią pomiędzy narodem polskim oraz narodem radzieckim. Niech żyje Wielki Związek Radziecki. Witam, towarzyszu. Dla tych, kto mnie może nie zna, jestem Józef Stalin, przywódca Związku Radzieckiego, Armii Czerwonej oraz wszystkich narodów socjalistycznych na świecie. Dzisiejsze nasze zebranie jest poświęcone Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Chciałem pobudować tu budynek, który by symbolizował władzę komunizmu nad Polską. I żeby poinformować o podarunku narodów radzieckich narodowi polskiemu, wysłałem tu mojego uwierzonego architekta, towarzysza Rudniewa. I rozpoczęła się budowa znanego gmachu Pałacu Kultury i Nauki. Ale coś poszło nie tak. Wystarczyło mi tylko nie dożyć do zakończenia budowy już. Ani tabliczki z moim imieniem, ani pomnika przed wejściem, nawet żadnego mojego portreta w środku. To, co miało być moim sojusznikiem, teraz jest po stronie Polski. Pałac stał nieodjemnym symbolem Warszawy. Jestem zły na niego, musiał być moim koniem trojańskim, ale schował sobie serce Warszawy i chroni go do dzisiaj od wroga. Ale to, co smuci mnie najbardziej, to jest to, że nie widzę tu żadnego swojego portreta, żadnego swojego portreta! Wysiedliśmy tu przy domu na stacji Warszawa Główna. Potrząsając się ze słowy i prostując bolałe kości, naraz ujrzeliśmy pałac kultury. Zobaczcie, jak się błyszczy i glica w słońcu. Pałac górował nad całą Warszawą, był widoczny z każdego miejsca. Wydawało się, że śledzi nasz każdy krok. Nie dane nam było zbliżyć się do niego, bo wiecznie maszerowaliśmy. Raz mijaliśmy pałac, raz z lewej, raz z prawej strony, ale na placu imieniem generalisimusa Stalina
kłębił się różnokolorowy tłum młodzieży z całego świata. Po wykonaniu zadania, to jest po występie nad Wisłą, gdzie odśpiewaliśmy kilka pieśni masowych. Miliony rok, tysiące rok, a serce bije jedno. I wygłoszeniu tekstów propagandowych w obcych językach. Zapakowali nas do tych samych wagonów i odwieźli tam, skąd przyjechaliśmy. Kościowej stanowi. Stowany szkielet stanowy wypełniony
Siedzę na tym postulacie już ponad pół roku. Przechodnią? To się go jedna. Bywa, że nocą jakiś podchmielony jegomość próbuje włożyć rękę pod moją podfałdę mojej sukienki. Żaden się przy tym do mnie nie przytuli. Nie powie miłego słowa. A przecież jestem kobietą. Kobietą z marmuru. Niebieskooki rzeźbiarz z dłutem w jednej dłoni i młotkiem drugiej mozolnie wykuwał mój kształt. Tak się narodziłam. Nie jestem owocem namiętnej nocy. Raczej wytworem czyjejś wyobraźni. Siedzę tutaj od wielu pokoleń. Co roku 1 maja patrzyłam na defilujące tłumy. Hasła na niesionych transparentach chwaliły proletariacki internacjonalizm i ideę komunizmu. Potem na moich oczach wyrósł McDonald's, symbol amerykańskiego imperializmu i kapitalistycznego wyzysku. Obserwowałam ludzi, którzy tłoczyli się przy drzwiach wejściowych do domu w centrum w nadziei, że gdy zostaną otwarte, uda mi się kupić cokolwiek. Dzisiaj widzę oświetlone witryny kuszące bogactwem towarów. Automatyczne drzwi uprzejmie otwierają się przed każdym klientem. Pamiętam tłumy, które z nadzieją słuchały przemówienia partyjnego przywódcy Władysława Gomułki. 30 lat później równie liczne tłumy z powagą słuchały homilii innego przywódcy, papieża Polaka. Pewnej grudniowej nocy na plac wjechały czołgi i wojskowe transportery. Gdy przyszła odwilż, na tym samym placu pojawił się Krikoland. Ze zgromadzonym tłumem żegnałam kolejne lata i hucznie witałam następne. Ostatnio widziałam, jak w imię wolności płonie człowiek. Dorosłam do swych lat, masz mnie za nic, dobrześ zgadł. Jak tak można, pytam was, tyle lat marnować czas. Nauczyłam w życiu się paru rzeczy, wszystkich źle. Ale moją ścieżką idź, gdy się już nie daje żyć. La, 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 la. Wszystko prostsze, gdy się śpiewa i gra. La, la, la.
szklance koniak płynie jak łza. Gdy dobrze noc naszych godzin zimnych straty i zło, a w sercu już zamiast krwi tylko popioły i kurz. La 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 la, la 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 Jestem melomanem. Jestem melomanem. Co tu będzie grało, jak mnie zburzycie? Kocham muzykę. Muzyka mnie uspokaja. Mam w sobie jakiś czar. Muzyka mnie budzi i usypia. Lubię słuchać muzyki w domu, w drodze na uczelnię, na spacerze, w kawiarni, na spotkaniu z przyjaciółmi. Muzyka jest wszystkim, co nas otacza. Jest z nami w każdej chwili. Pałac to zbiór dźwięków. Na każdym piętrze inna muzyka. Przyjdź tutaj i wsłuchaj się w dźwięki. Stukot obcasów na posadzce, dźwięk otwieranych drzwi, śmiech, szept, szmer rozmów w kawiarni. Pałac ma wyjątkową salę, salę kongresową. Posłuchaj, słuchaj w niej instrumenty. To w niej zagrają gitary. Procol Harum, Eric Clapton, Elton John, Bob Dylan, Leonard Cohen, Susan Vega, Sugero, Tori Amos, Katie Melua, Charles Aznavour, francuski piosenkarz pochodzenia amerykańskiego, który śpiewał na Boheme, Isabelle Kessel-Twister Venice oraz uwielbiana w Polsce Dalida, której życie było pasmem tragicznych wydarzeń. Sala kongresowa gościła także wielkie gwiazdy polskiej piosenki. Irene Santor, Halinę Krucką, o której karierę dbał Lucjan Kedrycki, Halinę Frąckowiak, Alicję Majewską, związaną z zespołem Paplita, Irenę Jarocką, Krystynę Prońko, Kaję, EBB, Annę Marii Jobek, Edytę Górniak, Czesława Niemena. To na tej scenie występowała Mena dziś. No i właśnie tu występowali Rolling Stonesi z charyzmatycznym liderem Mickiem Jaggerem, znanym nie tylko z muzyki, ale także z bujnego życia prywatnego. Ja też mam z sali kongresowej niezapomniane, wspaniałe wspomnienia. Byłam na koncercie chóru Aleksandrowa, występach cyrku rodzińskiego, koncercie Jonasza Kofty. Ostatni raz byłam na występach zespołu Mazowsze
z moją wówczas 5-letnią wnuczką Joasią. Bardzo mi się podobała. Ja też byłam zauroczona zespołem Mazowszy. Przepiękne, barwne stroje, piękne melodie i tańce ludowe, uszlachetnione przez twórców tego zespołu, Tadeusza Sygietyńskiego i jego żonę Mirę Zimińską. Po Odwilczy to znaczy w Polsce, to znaczy się w latach 50., w późnych latach 50. zaczęli przyjeżdżać do Polski znani światowi jazzmeni. Thelonious Monk, Oscar Peterson, Stan Getz. Nigdy nie zapomnę występu Ella Fitzgerald. Co za muzykalność, co za piękny, dźwięczny, młodzieńczy głos. Śpiewała ulubione standardy, sala szalała. A ona śpiewała, tylko od czasu do czasu ocierała sobie chusteczką pod czoła. Przyjeżdżali również piosenkarze francuscy, Gilbert Beco, Yves Montand, Juliette Greco i mój ulubiony Aznavour, jego piosenki pełne uczucia, Esperanza, Dwie gitary, La Mama, no i Izabel, Mon Amour. Była też Marlena Dietrich, piękna kobieta, błyszczącej, obcisłej sukni, obłóczyste spojrzenie, prawdziwa femme fatale. Śpiewała piosenki o nieszczęśliwej miłości. Pour des cadernes, pour des grosses tours, chantaille de la terne, on chante notre amour. On parle l'oïte, dans le zéni, et bien vaille la terne, le chien, qui aille. Należy też wspomnieć, że pod koniec lat 80. wystawiono w sali kongresowej coś w rodzaju musicalu, kolęda nocka z wierszami Ernesta Bryla. Przejmujące były te wiersze. Po co kolejka ta stoi? Po szarość, po szarość, po szarość. Na co kolejka ta czeka? Na starość, na starość, na starość. Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj. Kiedyś te kamienie drgną i polecą jak lawina przez noc, przez noc, przez noc. I poleciały, ale to trwało jeszcze 10 lat. W styczniu 1990 roku odbył się w sali kongresowej ostatni zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ówczesny pierwszy sekretarz partii, Mieczysław Rakowski, wydał rozkaz wyprowadzić sztandar. A po Warszawie krążyły tramwaje z napisem zjazd do zajezdni, zjazd do zajezdni. Wszyscy się śmialiśmy. No, pod salą kongresową jest restauracja, mało przytulna, ale elegancka, wyłożona ozdobnym kamieniem. Po środku parkietu jest fontanna, do której od czasu do czasu wpada w zawiany gość,
lub radosna panienka. Niestety, nie ja, żałuję, byłoby co wspominać. W późniejszych czasach do programu artystycznego restauracji kongresowa wprowadzono striptease. Był to przełom historyczny polskiej rozrywki. Konfederację zapowiadał. A teraz wystąpi pan na nieraz. Uwaga, uwaga, rozbierze się do raga. Jadące związki, we związku pociągi z głazem. Lokomotywa jak serce bała. Z walki o wolność pojętej razem. Z dziejów przyjaźni wyrasta pałac. Patrz, jak koronką wysoko jest zdobi. Jak smukleje, jak tchnie się w górę. Żeby od dołu zwycięstwo robót. Sprzęgło moraża z natchnionym biurem. Był pałac w walce. O szczęście ludu, o trud i pokój. Żeby na książki kładli tu palce synowie fabryk i dzieci chłopów. To jest, kochani, pałac kultury. Kto ma ochotę wjechać do góry? Myśmy wjechali, czy nas widzicie? Tam na tarasie, na samym szczycie. Co za widoki, jakie ciekawe. Widać stąd prawie całą Warszawę. Sapie maszyna, dudnią wagony, pędzą po szynach w dalekie strony. Domy Warszawy nikną w oddali,
a pociąg żwawo wciąż pędzi dalej. Spytała pani, powiedzcie śmiało, co wam w stolicy się podobało. Krysia podniosła palce do góry. Mnie się podobał Pałac Kultury, bo taki biały, taki wysoki, aż hen oboki. O proszę pani, krzyknęły dzieci, wciąż jeszcze w dali Iglica świeci. A pamiętacie, rzekła Irenka, jak pięknie wczoraj było w łazienkach? Pałac, aleje i stare drzewa, trasa ładniejsza, odparła Ewa. Tu wszystkie razem krzyknęły dzieci. MDM, domy na nowym świecie. I stare miasto, od Wilanów, Wisła, parki, ogrody. A mnie, rzekł Wojtek, liści pogrzawa, mnie się podoba cała Warszawa. Jadąc ze związku pociągi z głazem, lokomotywa jak serce pała. Z walki o wolność pojętej razem, z dziejów przyjaźni wyrasta pałac. Patrz, jak koronką wysokość zdobi i jak smukleje, jak pęknie się w górę, żeby od dołu zwycięstwo robót sprzęgło murarza zdatnionym piórem. Żeby świadectwem był władzy w walce o szczęście ludu, o trud i pokój. Żeby na książki kładli tu palce synowie fabryk i dzieci chłopów. To jest, kochani, Pałac Kultury. Kto ma ochotę wjechać do góry? Myśmy wjechali. Czy nas widzicie? Tam na tarasie, na samym szczycie. Co za widoki, jakie ciekawe. Widać stąd prawie całą Warszawę. Sapie maszyna, dudnią wagony, pędzą po szynach w dalekie strony. Domy Warszawy nikną w oddali, a pociąg żwawo wciąż pędzi dalej. Spytała pani, powiedzcie śmiało, co wam w stolicy się podobało? Krysia podniosła palce do góry. Mnie się podobał Pałac Kultury, bo taki biały, taki wysoki, aż hen w oboki. O proszę pani, krzyknęły dzieci, wciąż jeszcze w dali Iglica świeci. A pamiętacie, rzekła Irenka, jak pięknie wczoraj było w łazienkach? Pałac, aleje i stare drzewa. Mniejsza, odparła Ewa, tu wszystkie razem, dzieci, MDM, domy na nowym świecie. I stare miasto, ruchome schody, Wilanów, Wisła, parki. A mnie, rzekł Wojtek, gdy ścichła wrzawa, mnie się podoba cała Warszawa. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A ja nazywam się Trzecie Piętro i mnie nie ma. Wydaje się to banalnie proste, bo skoro mnie nie ma, to mnie nie ma i wszystko w temacie. Kiedy jesteś jedynym piętrem w najważniejszym budynku, w stolicy swojego kraju, nic nie jest proste. Przeciwnie. Ten obłęd trwa już prawie 70 lat. Codziennie zaczyna się z rana. Dzień dobry, dzień dobry. Jaki dzień dobry, jak pani nie ma? Nie ma też u mnie żadnej powierzchni biurowej do wynajęcia, bo przecież żaden najemca nie chciałby wynajmować takiego miejsca na swoje biuro w przestrzeni, której nie ma, tak? A ani słowa
gabinecie. Ani z Janki, żaden z informatorów turystycznych. Nic. Nic. Jest tutaj owszem w pałacu kilka takich pięter, gdzie nic nie ma. W sensie, że są koty, te odkurzu i te miauczące, ale tam to przynajmniej można sobie jechać, nacisnąć, idzie, cyk, cyk, cyk i się o tym przekonać. Ja? Szanowni Państwo, nie ma do tego stopnia, że ja ją nawet z tego przycisku idzie. Ale zresztą zobaczycie zaraz sami, bo żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć, no jestem czy nie ma. No, przyznacie, jednak jest to dosyć takie interesujące pytanie, intrygujące, no i dosyć ważne, tak? No to musiałam przeprowadzić pewnego rodzaju śledztwo i ja tego wyniki tego śledztwa zaraz tutaj Państwu przedstawię. Zapraszam na film. Zaczynamy. Chyba tutaj mamy problem z dźwiękiem. No dobrze, czy możemy spróbować puścić? No widzicie Państwo, skoro mnie nie ma, to filmu też nie mam, dźwięku też nie mam. Winda. Widzicie, jedziemy, nie ma, jak Państwo już mówią, nie ma trzeciego piętra. Przyciskamy, nie ma co przycisnąć. Pan odpowiada 1, 2 i od razu 4. W następnej sytuacji będę troszkę musiała podpowiadać, bo generalnie był dźwięk, ale mnie nie ma, więc dźwięku też nie ma. Jest czwarte piętro. Ja wysiadam na tym czwartym piętrze. No i idę. Idę. No i jak idę, no to jakby skoro ja wysiadam na czwartym, to schodząc po schodach powinnam zejść na piętro trzecie. I gdzie jestem, jak idę? Nie idę. Zapytam się pana. Ktoś mi udzieli jakieś informacje. Nie będę wiedziała, gdzie jest. Czy jest? Czy nie? No i wychodzę tutaj do informacji turystycznej. Podpytuję, co jest na moim piętrze. To znaczy inaczej. Najpierw się pytam, czy jestem w ogóle na trzecim piętrze. A pan mi mówi, że nie ma trzeciego piętra, jest na drugim. Znowu idziemy windą. To już takie kolejne gdzieś śledztwo. Niestety muszę udawać, że jest dużo dźwięku, więc musicie Państwo mi to wybaczyć. Tu jest sklepik z pamiątkami z Pałacu Kultury. Pytam się pana, jest trzecie piętro? Nie. Nie. A to jest dowód na to, że jest. Że ja jestem. Bo to jest trzecie piętro. To jest trzecie piętro. I co tam jest? Jakiś wózek, nie? Krzesło, coś, jakieś wypłacina. Wszystko zamykane, zdaje się. Pytam tutaj, czy jestem, czy mnie nie ma, no bo może jak Pałac Kultury też znika w mgle. Tak wolniej to powiedziałam. I tutaj, Szanowni Państwo, idę dalej i idę, żeby dowiedzieć się gdzieś u tak zwanej góry, no. Idę do biur. Zapytać. Tutaj pani Hania, kronikarka. No i pani, no tutaj, no musiała trochę improwizować, bo pani kronikarka opowiada, że nie ma czegoś takiego jak trzecie piętro, tylko jest, proszę Państwa, trzecia kondygnacja. Nie ma, więc nie ma trzeciego piętra, tylko kondygnacja, na której kiedyś mieściły się namioty, jakieś zaplecza gastronomiczne, jakieś takie rzeczy, które były kupowane, bo to jest taki mini magazyn, tak? I oznacza to, że skoro pani kronikarka mówi, że jestem, że tu jestem, że jest to piętro. To jest plan dla Pałacu Ludzi, jak Państwo wiecie, na kondygnacji trzeciej, co znaczy, że chyba jestem, no bo jak nie ma, jak jest plan na koc, no to chyba jestem, tak? A tu cebula, czy tam kapusta, to a po tego zawlecza gastronomicznego, który właśnie teraz pani Hania mówi, no ale to nasz dźwięk, nie. I ten, tego. Teraz sobie wyobraźcie Państwo, że z tego dźwięka straszna.
No, muzyka powinna być, no ale nie ma, no bo jak mam muzykę, jak nie ma. To właśnie to się piętra, chodzę do sobie, chodzę tam. Jest coś, nie ma. Znowu ta muzyka straszy sobie, wreszcie, że jesteśmy... Proszę. Jest mrocznie, warto być mrocznie. Państwo imaginujecie się mrocznie, w sensie muzycznym. Ciągle za te drzwi. No, i tam patrzcie, co jest na tym piętrze. A, nadmienię, że czyli jestem, prawda? Jestem. I co? O, gdzie jest musi? Nie ma. A nie jest, przepraszam. Tu wchodzę do Pałacu Kultury i miałem takie informacje turystyczne, pytam się pana, co jest na trzecim piętrze, a on co? On mi mówi, że jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, że piętra trzeciego nie zbudowali w ogóle. No jak nie zbudowali, jak zbudowali, no to gdzie ja jestem? No to kto ja jestem? To ja jestem, czy nie mam? No to, no jak to jest, no? No nie ma mnie, nie ma mnie bez przerwy, tylko słyszę, nie macie. 70 lat, nie macie! Szanowni Państwo, to jest straszne! Nie ma mnie, do mnie, przecież jakby mnie nie było, to by przecież mi tego nie powtarzali chyba, tak? No bo mnie nie ma! A i nic nie mówię, a nie powtarzali mi z uporem maniaka, nie ma mnie! Inaczej, szanowni Państwo, jeszcze coś, jedną taką rzecz tutaj się chciałam zapytać. Mnie nie ma, to znaczy tak, mnie nie ma, nie? Ale Wy, Państwo, Pani, Pan, wszyscy, no przecież Wy istniejecie, prawda? No bo skoro do Was mówię, to Wy jesteście, prawda? No, a skąd ta pewność? To, że ktoś Wam nie mówi, że Was nie ma, wcale jeszcze nie świadczy o tym, że jesteście. Что есть безумие в мире, где все возможно? В мире, что является невозможным по сути своей, где все дороги ведут никуда, а небылицы и бессмысленности являются обыденностью. Чем есть шаленство в свете, где дороги проводят до никуда, а фикция и вздоры сам повшенны? В этом мире все наоборот, и ничто не является тем, чем кажется, а все существа в нем такие разные и непохожие, и каждый безумен в той или иной мере. В том свете все наоборот, и ничто не есть тем, чем себе выдаю. Хотя если задуматься, то не только в нем, куда ни глянь. Каждый хоть чуточку сумасшедший. Хотяж, не только в нем. Я сумасшедший. Я знаю это. Я признаю это. И мне это нравится. Каждый из хоть одробином шаловым. Ведь тогда все в мире становится ярче, мир становится шире, а любая незначительность может оказаться удивительно важной. Ястем шалона. И то мне всем подоба. Ведь безумие – залог того, что скука, самое страшное чудовище во Вселенной, не сможет тебя поймать. Бо тогда все кажется яснейшим. Ведь если ей удастся тебя настигнуть, считай, ты пропал. Шаленство дает гарантию, что нуда не может ее взломать. А пока не пропал, считай шаги к мечте, несчастья, храни их. Бо если ей еще уда, то это изгубило. Храни и береги их в сердце. Strzeż w sobie szaleństwa, bo to jest twój kręg.
потому что это и есть твоя страна чудес. Bo jeśli jej się uda, to strzeż w sobie szaleństwa, bo to jest twój kraj cudów. W 1955 roku przeniesiono do pałacu z ulicy Chopina Instytut Nauk Społecznych. Była to uczelnia przygotowująca absolwentów innych wyższych uczelni z zakresu filozofii, historii, ekonomii, przygotowująca ich do pracy naukowej, państwowej, naukowej i dyplomatycznej. Pracowałam w bibliotece tej uczelni. Mieściła się na 6 piętrze pałacu. Były wygodne magazyny na książki, wyjątkowo ciekawe księgozby, czytelnie i przestronne pokoje do pracy. W nowym miejscu pracy pojawiłam się z portretem Bolesława Bieruta w jednej ręce i kwiatem udawiczcem drugiej. Kwiat był własnością kierowniczki działu czasopism. Była osobą bardzo wymagającą i skrupulatną. Bałam się jej, więc podczas przeprowadzki szczególnie dbałam o kwiat. A Bolesław Bierut, wiadomo, pierwszy sekretarz partii, pierwszy obywatel PRL-u, portret, rzecz cenna. Byłam najmłodszym pracownikiem Instytutu. Wiatr historii powiem, Instytut zlikwidowano, a moja osobista historia zatoczyła koło. W 2012 roku zaczęłam być słuchaczką Uniwersytetu III wieku Collegium Civitas. Z 6 piętra przeniosłam się na 12. A może mnie by ktoś w końcu posłuchał, co? Nie zasługuję już chociażby na moment waszej uwagi? Na chwilę w blask reflektorów? Kiedyś byłam wielka. Byłam legendą Warszawy. Boginią wiślanych wód, symbolem odwagi, cnoty i piękna. Chcecie wiedzieć, jak to się wszystko zaczęło? To było całe wieki temu, kiedy ta okolica była bogata jedynie w lasy i w pole. Byłam samotna. Nie miałam nikogo bliskiego, a czas minął mi jedynie dźwięk własnego głosu. Śpiewałam w tej nocy pieśń tak piękną, jak wy, ludzie, nie możecie sobie nawet wyobrazić. Śpiewałam dla drzew i ptaków, ale okazało się, że usłyszał mnie ktoś jeszcze. Mężczyzna. Kiedy go ujrzałam, nie przestałam śpiewać. Chciałam, żeby mnie słuchał i żeby ta pieśń nie dała mu już nigdy o mnie zapomnieć. Potem mężczyzna przychodził co noc. Był wierny i kochał mnie. Tak jak tylko wy ludzie potraficie kochać. Mężczyzna opowiedział mnie wśród ludzi. Mówił im o mojej sile, moim głosie i mojej urodzie.
I tak wszyscy z nadwiślańskiej wioski zaczęli mnie kochać. I ta miłość zaczęła mi być potrzebna. Potem z dumą i zaangażowaniem byłam waszym symbolem. Pozwalałam wam śpiewać o mnie pieśni, stawiać w wieście moje podobizny. Przez tyle lat byłam waszą legendą. A potem nadeszła wojna. I kto wtedy czuwał nad mieszkańcami Warszawy? Ja czuwałam, ja, wasza syrenka. Wylałam wtedy bardzo dużo łez za każdy zakończony żywot. Byłam wam oddana tak bardzo. Byłam wdzięczna za to, że mnie wielbicie i przy was czekałam na lepsze czasy. I co? I wtedy powstał on. Ta wielka bryła bez uczuć, bez piękna, bez polotu. To wielkie, brudne coś. Pałac Kultury i Nauki. I to stało się waszym symbolem? Nie macie do siebie szacunku? Jak mogliście wymienić mnie na to? Tylko dlatego, że ktoś wam to postawił w środku miasta, zapominacie o swojej historii, swojej tożsamości? Warszawo, nie wstydź się upaść tak nisko? Przestałam być wielbiona. Po jakimś czasie byłam ledwo rozpoznawalna. Mój wizerunek został zastąpiony tym obrzydliwym kawałkiem kamienia. I nie zostało mi nic. Ale nie mogłam przecież odejść. Byłam nikim bez was, bez mojego miasta. Musiałam zacząć żyć normalnie, jak wy. I tak przez kilka dekad pracowałam, mieszkałam, bawiłam się z wami. Patrzyłam, jak Warszawa się zmienia. Jak rozwija się, jak powoli udaje jej się zakopać demony przeszłości. Zanurzyłam się w tym życiu. Mogłam tańczyć, śpiewać, śmiać się z wami. Życie pochłonęło mnie do reszty. Takie pasjonujące, energetyczne, żywe. Nie byłam już odległą legendą, bezosobowym symbolem. Żyłam. W końcu żyłam. A sylwetka Pałacu Kultury na tle panoramy miasta przypominała mi o moim starym życiu. I tak jak był on klinem wbitym w Warszawę, był też klinem w moim sercu. Przypominał mi o mojej porażce, moim wielkim upadku. A teraz, teraz jestem już mądrzejsza. Siedzę tutaj przed wami, prawie jako sama Warszawa, znam ją w końcu jak nikt inny. I mówię wam, nie bójmy się naszych porażek. Klin okazał się przypominać mi o moim największym sukcesie. O tym, co jest dla mnie ważne. A może to samo uczynił dla Warszawy? Wystarczy. Te ludzie znów coś kombinują.
A ja nie rozumiem, czego oni w ogóle chcą. Ziemia nie może tego wszystkiego wytrzymać, a Bóg nie może tego wszystkiego ścierpieć. Jestem ziemia. Ta ziemia. Ten kawałek ziemi, na który stoi pałac, to ja. Przepraszam, że słabo mówię po polsku, ale dawno nic nie mówiłam. Mamy tyle problemów, które bolą, które nie dają o sobie zapomnieć. A pałac robi ci tyle fajnych rzeczy. To zrób się z pałacem coś fajnego. Przecież człowiek ma ręce, ma nogi, ma serce. Jest u człowieka nawet głowa, tak. A w niej jest mózg. Dlatego jednego ja nie mogę zrozumieć, dlaczego w świecie jest tak dużo zła. Skąd wojny, które każą zabijać? Skąd głód, który każe umierać? I skąd bieda, która każe kraść? Tyle wam dałam. A teraz, kiedy ja czegoś potrzebuję, nikt nie ma odwagi powiedzieć dość. Wystarczy. Boli mnie to. A pałac? No niech stoi. W ogóle nie rozumiem tego słowa burzyć. Burzyć. Niszczyć. Kłamać. I tutaj jeszcze trochę postoję. Poczekam. Może sobie coś w głowie poukładać. Thank you.